Ahlan wasahlan bikum. Nazywam się Mikołaj Godziszewski i witam was w 9. odcinku Arabskich Opowieści. Podcastu, w którym chciałbym przedstawić wam barwny świat arabskiej literatury ludowej i nie tylko. Dzisiaj usłyszycie dalszą część opowieści o przebiegłym magu, magicznym pojeździe i wielkiej miłości zdobytej oszustwem. Opowieści o chyba nowym koniu. Posłuchajcie. Kiedy nastała następna noc, Szeherezada kontynuowała. Następne dni spędził królewicz w towarzystwie ojca i jego świty, jedząc i rozmawiając, opowiadając niezliczoną ilość razy swoje przygody. A ilekroć wspominał o pięknej królewnie, czuł gorzkość w sercu, a jej wspomnienie nękało go przez długie nocne godziny. Nie wytrzymał pewnej nocy i wymknął się ze swojej komnaty, a później na królewski taras, gdzie stał hebanowy koń. Wspiął się na siodło, przekręcił perłową śrubę i poleciał. A w ciemności tarasu stał król, jego ojciec, i obserwował wszystko. Kiedy wróci, zabiorę mu konia, powiedział do siebie, wracając do pałacu. Jeśli wróci. Wylądował na tarasie i przemknął się do zamku, a ciemność nocy ukrywała go przed wzrokiem strażników. Minął rzezańca sunącego leniwie pustymi korytarzami i zajrzał do komnaty, gdzie znalazł swoją ukochaną siedzącą w towarzystwie piastunek. Wpadł między nie i pozdrowił serdecznie. Królewna zerwała się wraz i podbiegła doń, obejmując i całując pomiędzy oczy. O, pani moja! Odezwał się królewicz. Rozłąka z tobą była dla mnie udręczeniem przez cały ten czas. Odrzekła. To twoja nieobecność tak mnie dręczyła, że gdyby nie było cię przy mnie jeszcze trochę dłużej, umarłabym bez wątpienia. Gdyby nie miłość do ciebie, o cudzie spośród ludzi, zabiłbym twojego ojca na pewno i uczynił odstraszającym przykładem dla obecnych. Proszę, nie przetrwam kolejnej nocy bez ciebie. Odleć ze mną razem do mojego kraju. Królewna zgodziła się, gdyż jej miłość była zbyt wielka, by mogła przeżyć kolejną rozłąkę. Pobiegli na taras, gdzie książę pomógł jej wspiąć się na konia, po czym sam go dosiadł i przekręcił śrubę. Służki zobaczyły, jak wznoszą się w powietrze i zaczęły krzyczeć przeraźliwie. Zaalarmowany eunuch wybiegł na taras, ale było już za późno. Patrzył tylko, jak hebanowy koń przelatuje nad miastem. Ludzie wybiegali na ulicę i patrzyli, jak sunął przez niebo, krzyczeli do nich i machali rękami. Król wyszedł ze swojego pałacu i zobaczył swoją córkę dryfującą w przestworzach w towarzystwie królewicza. Nie, proszę! Krzyczał, aż oddalili się tak bardzo, że nie słyszeli go już więcej. Jeśli chcesz, bym zawrócił, powiedz tylko słowo, a uczynię to. Powiedział książę, na co usłyszał. Moim życzeniem jest być z tobą, gdziekolwiek ty będziesz, bo z miłości do ciebie wyrzekam się wszystkiego, nawet ojca i matki. Lecieli tak parę godzin, aż zgłodnieli i pić im się zachciało, zatrzymali się więc na łące zielonej, a tam znaleźli bijące źródło wody. Napili się i najedli, a zanim znów wsiedli na konia, królewicz wyciągnął sznur i przywiązał nim królewnę, bojąc się, że spadnie. Postanowił także, że zaskoczy ojca, prezentując mu swoją ukochaną w pełnej krasie. Wylądował więc w królewskich ogrodach, gdzie ojciec jego często przebywał dla rozrywki. Wprowadził królewnę do jednej z altan, a konia zostawił przy wejściu. Potem udał się do pałacu,
a ukochanej kazał poczekać na posłańca, którego niezwłocznie wyśle, ledwie dotrze do zamku. Spotkał swojego ojca w sali tronowej, a kiedy przedstawił mu sprawę, ten kazał natychmiast zgromadzić orszak, wyciągnąć ze skarbca królewskiego najwspanialsze szaty, biżuterię i drogie prezenty i udać się na spotkanie królewnie. Poddanym zaś rozkazał przystroić miasto pięknymi ozdobami. Sam ubrał się w najpiękniejszy strój, dosiadł konia i wraz z całym wojskiem i państwowymi dostojnikami ruszył do ogrodów. W tym czasie królewicz udał się do swojego własnego pałacu i zabrał stamtąd wszystkie klejnoty, stroje i rzadkie przedmioty, które zgromadzili poprzedni władcy. Przygotował również palankin dla swojej królewny, a był on z zielonego, czerwonego i złotego brokatu, a wewnątrz posadził niewolnice indyjskie, rumijskie i abisyńskie, po czym z własnym orszakiem ruszył do królewny. Kiedy wjechali do ogrodów, rozkazał zostawić lektykę przed altaną, sam zaś pospieszył, by przywitać swoją ukochaną. Szukał jej i wołał, nie znalazł jednak ani jej, ani chyba nowego konia. Zaczął bić się po twarzy, rozdarł na sobie szaty i osłupiały ją biegać wkoło po ogrodzie. Jakże mogła poznać tajemnicę tego konia, jeżeli ja jej nie nauczyłem tego? Pytał wciąż w myślach. Pobiegł do strażników i począł wypytywać o królewnę, ci zaś odrzekli, że nie widzieli w ogrodach nikogo, prócz mędrca perskiego, który pragnął nazbierać ziół leczniczych. Stało się bowiem za sprawą przeznaczenia, że kiedy mędrzec wyszedł w gniewie z sali królewskiej, wszedł do ogrodu, chcąc nazbierać ziół leczniczych. Wtedy doleciał do niego zapach piżma i pachnideł, którymi przesycone było to miejsce, a woń ta pochodziła od ukrytej w altanie królewny. Podążył za zapachem i odnalazł hebanowego konia. Zobaczywszy go, serce jego napełniło się radością i weselem, żałował bowiem bardzo, że wypuścił go niegdyś z rąk. W altanie odnalazł dziewczynę, lśniącą niczym słońce błyszczące na bezchmurnym niebie i pojął wnet, kim jest. Wszedł więc do altany, ucałował ziemię przed królewną i powiedział: O, najmilsza pani, ja jestem posłańcem, którego wysłał twój ukochany królewicz. Rozkazał mi, abym przeniósł cię do ogrodu bliżej miasta, w czasie kiedy on przygotowuje się na twoje przybycie. Kiedy podniósł się, królewna przyjrzała się jego twarzy i zobaczyła, że jest brzydki i ma niemiłą postać. Spytała więc: Czy mój ukochany nie miał lepszego posłańca? O, moja pani, niech nie zwiedzie cię brzydota mej twarzy i szpetny wygląd. Gdybyś otrzymała ode mnie to, co dałem królewiczowi, wychwalałabyś mnie z pewnością. Ale królewicz wysłał mnie do ciebie właśnie dla mego wstrętnego wyglądu i strasznej postaci, bo miłując cię, jest o ciebie zazdrosny. A ma meluków i niewolników, służby, rzezańców i świty ma tyle, że ich nie zliczysz. Przekonały ją słowa mędrca, wsiadła więc razem z nim na konia, a on przekręcił śrubę. Powietrze wypełniło wnętrze rumaka, który drgnął, zadrżał i uniósł się wysoko w przestworza. Kiedy zaczęli oddalać się od miasta, królewna krzyknęła: Ijże, człowieku! Gdzież jest prawda twoich słów o królewiczu? Twierdziłeś przecie, że to on wysłał cię do mnie. Zamek jest w drugą stronę. Jak śmiesz zmieniać rozkazy swego pana? Mędrzec zarechotał i odparł: Niechaj Allah okryje hańbą królewicza. Wiedz, że to człowiek zły i nikczemny i nigdy nie będzie moim panem. Czy wiesz, kto ja jestem?
Koń, na którym teraz siedzimy, jest moim dziełem, a został mi on skradziony przez królewicza, ale odzyskałem go. Wreszcie odzyskałem i ciebie zdobyłem. A kiedy królewicz dowie się o tym, jego serce pęknie, tak jak niegdyś moje pękło za jego przyczyną. Nie martw się jednak, przydam ci się bardziej niż on. Obnażył zęby w uśmiechu. Królewna przeraziła się i zaczęła wymierzać sobie razy, wołając o pomoc i płacząc nad własnym losem. Mędrzec prowadził konia do kraju Rumu, gdzie wylądował na jednej z zielonych łąk niedaleko miasta królewskiego. I zdarzyło się tak, że król tego miasta wyruszył dla rozrywki na polowanie i przejeżdżał przez tę łąkę. Kiedy zobaczył mędrca i królewnę, kazał swoim niewolnikom otoczyć ich i przywieźć przed siebie. Wtedy zobaczył twarz dziewczyny, a była ona cała we łzach. Począł więc wypytywać ją o jej losy i o mędrca. Wtedy odezwał się starzec. Ona jest moją żoną i córką mego stryja. Księżniczka krzyknęła. O królu, klnę się na Allaha, nie znam go. On nie jest moim małżonkiem, ale porwał mnie przemocą i przez podstęp. Król zmarszczył brwi i kazał wychłostać mędrca, a jego niewolnicy bili go tak mocno, że omal nie umarł. Potem zabrali ich do zamku. Księżniczka odeszła z królem, a starca wtrącono do lochów. Tyle ze spraw królewny. Co się zaś tyczy królewicza, to zebrał on pieniądze i wielkie bogactwa, po czym wyruszył w podróż od kraju do kraju i z miasta do miasta, szukając śladów mędrca i królewny i rozpytując o hebanowego konia. A każdy, kto słyszał jego opowieść, dziwił się i uważał jego słowa za niezwykłe. W swoich poszukiwaniach zawędrował nawet do miasta Sana w Jemenie, gdzie spotkał króla pogrążonego w wielkim smutku po stracie córki. Kiedy opowiedział mu swoją historię, król nie ukarał go, a jedynie błagał na kolanach, by znalazł królewnę i był dla niej dobry. Królewicz ruszył w dalszą drogę, aż trafił do kraju Rumu, a tam zatrzymał się w jednym z zajazdów. Siedział samotnie, przysłuchując się rozmowom kupców, aż posłyszał takie oto słowa. Przyjaciele moi, widziałem raz dziw nad dziwy! Powiedział ktoś, po czym zaczął opowiadać o tym, jak to król tego miasta wybrał się na polowanie i znalazł starca, który uprowadził młodą dziewczynę. Królewicz zadrżał, podszedł do kupców i zaczął ostrożnie i uprzejmie wypytywać o to miasto i jego króla. Kiedy dowiedział się wszystkiego, wsiadł na koń i ruszył do bram, gdzie zatrzymali go strażnicy. A zwyczaj w tym mieście panował taki, że każdy nieznajomy, który chciał wkroczyć do miasta, prowadzony był przed oblicze króla, ażeby ten mógł wypytać o sprawy i przyczynę przybycia do tego miasta i o rzemiosło, jakie wykonuje. Jako że królewicz przyjechał wieczorem, zaprowadzono go do więzienia, by następnego ranka udał się do króla. Strażnicy zachwycili się pięknością i wdziękiem księcia, a przyjazne uczucia wobec niego nie pozwoliły im wtrącić go do ciemnicy, zezwolili mu więc siedzieć wśród nich przed więzieniem. Podzielili się z nim posiłkiem, a potem rozmawiali, wypytując o rodzinne strony i powód przybycia. Jestem z Farsu, rzekł dumnie królewicz, z kraju królów sasanickich. Strażnicy roześmiali się, a jeden z nich powiedział: Potomku Sasanidów! Słyszałem opowieści najprzeróżniejszych ludzi, wiadomości, które podawali. Powiem ci też, że byłem świadkiem różnych ich spraw, ale nie spotkałem w moim całym życiu większego kłamcy od tego potomka Sasanidów, którego mamy tu u nas w więzieniu. Nie widziałem oblicza brzydszego nad jego oblicze i postaci wstrętniejszej niż jego postać. Twierdzi, że jest Hakimem. Król spotkał go w drodze, jadąc na polowanie, i była z nim niewiasta. Cud piękności, cud urody, cud doskonałości w dzięku ładnego wzrostu i nienagannej budowy. Był z nim także hebanowy czarny koń. Piękniejszego konia nigdy w życiu całym swoim nie widziałem. Co zaś do dziewczyny, to jest ona teraz u króla, który ją kocha, lecz ona jest obłąkana, całkowicie szalona. Gdyby więc ów człowiek był Hakimem, tak jak twierdził, leczyłby ją przecie. Król do teraz stara się odpędzić od niej tę chorobę, gdyż życzeniem jego jest wyrwanie dziewczyny ze stanu, w jakim się znajduje. Koń za to,
umieszczony został w skarbcu królewskim, a ów człowiek o wstrętnym wyglądzie, który był razem z dziewczyną, przebywa u nas w więzieniu. Gdy zapada noc, płacze i skarży się, biadając nad sobą i nie daje nam spać. Królewicz słuchał i ruchami twarzy udawał, że bardzo dziwi go ta historia i że nigdy podobnej nie słyszał. I rozmawiali tak dalej, aż wszyscy strażnicy zasnęli i młodzieniec pozostał sam, gdyż sen nie chciał do niego przyjść. Usłyszał wtedy płacz mędrca dochodzący z lochów. Uf łkał po persku, skarżąc się na swój los i mówiąc tak. Biada mi się, że zgrzeszyłem przeciwko sobie i przeciw królewiczowi, że tak postąpiłem z tą dziewczyną. Nie pozostawiłem jej w spokoju, ale też nie osiągnąłem tego, czego pragnąłem. A wszystko to przez moje głupie postępowanie, bo pożądałem tego, co mi się nie należy i co nie przystoi takiemu jak ja. Kto bowiem pragnie tego, co mu nie przystoi, wpada w takie nieszczęście, w jakie ja wpadłem. Zakradł się królewicz do lochu, gdzie odnalazł cele przebiegłego mędrca perskiego. Zbliżył się do krat i zapytał, jak długo trwać będzie ten płacz i zawodzenie? Czy myślisz, że spotkało cię coś, co nie zdarzyło się nikomu przedtem? Mędrzec zamilkł, nabrał jednak szacunku i zaufania do nieznajomego i wylał przed nim wszystkie żale na swoje położenie i na nieszczęście, które go spotkało. Rankiem strażnicy zabrali królewicza do króla, a tam, w sali audiencyjnej, wypytano go o kraj i rzemiosło oraz o przyczynę przybycia do miasta. Moje imię jest perskie i brzmi Hardża, mówił królewicz, a ojczyzną moją jest Fars. Należę do ludzi uczonych, a szczególnie dobrze znam nauki lekarskie i uzdrawiam chorych i obłąkanych. Dlatego też wędruję po krajach i miastach, aby wzbogacać moją wiedzę przez doświadczenie. Gdy widzę chorego, leczę go. Oto jakie jest moje rzemiosło. A, znachor! Ucieszył się król, uśmiechając się serdecznie. Posłuchaj mnie, o szlachetny Hardżo. W pałacu moim przebywa niewiasta, która cierpi na wielki smutek i obłąkanie, a nikt z moich lekarzy nie jest w stanie ulżyć w jej cierpieniu. Znalazłem ją podczas polowania w towarzystwie obrzydliwego starca oraz dziwnego konia z Hebanu. Proszę cię, dostojny Farsyto, spróbuj użyć swej wiedzy na niej, a jeśli uda ci się uleczyć, przysięgam na Allaha, że otrzymasz wszystko, o co tylko poprosisz. Niech Allah obdarzy króla potęgą, zakrzyknął książę. Opisz mi, panie, wszystkie objawy jej szaleństwa, jakie zauważyłeś i powiedz, jak dawno dotknęło ją to opętanie, a także jak ta dziewczyna, koń i mędrzec dostali się w twe ręce. I słuchał uważnie, jak król przedstawia mu całą sprawę, kiwając głową i udając wielkie zastanowienie. W rzeczy samej jest to sprawa dziwaczna i niebywała. Czy mógłbym, drogi królu, zobaczyć tego konia? Być może to on jest przyczyną szaleństwa niewiasty i za jego pomocą uda mi się odwrócić jej cierpienie. Zaprowadzono go do hebanowego konia, a on sprawdził, czy wszystkie jego śruby i pokrętła są na swoim miejscu. Wtedy kazał zanieść go do komnat królewny. Kiedy wpuszczono go do jej sypialni, ujrzał ją bijącą się po twarzy i tarzającą po podłodze, jak to czyniła cały czas. Nie była jednak szalona, a czyniła tak tylko po to, aby nikt nie mógł się do niej zbliżyć. Gdy rozpoznała swego ukochanego, krzyknęła głośno i straciła przytomność z wielkiej radości, której doznała. Król był jednak przekonany, że dziewczyna ma atak strachu przed nim. Królewicz ocucił ją, a kiedy otworzyła oczy, zaczął szeptać jej do ucha, a król i jego świta myśleli, że to magiczne formuły lekarskie. Posłuchaj mnie, ukochana. Podejdę do króla i powiem mu tak. Jej choroba pochodzi od Marida spośród dżinów, lecz przyrzekam ci, że zostanie wyleczona. Po czym powiem mu, jak można cię uleczyć. Uwolnijcie ją z więzów, a wtedy Marit opuści jej ciało. Wtedy udawaj wyleczoną i rozmawiaj z królem przyjaźnie i miło. Powiedziawszy to, podniósł się i podszedł do króla, któremu powiedział: jej choroba pochodzi od Marida spośród dżinów, lecz przyrzekam ci, że zostanie wyleczona.
Król i jego służący zaniepokoili się, usłyszawszy o dżinie. Królewicz kontynuował: uwolnijcie ją z więzów, a wtedy Marit opuści jej ciało. Tak też uczyniono, a królewna podniosła się, a w jej zachowaniu znać było, że odzyskała zmysły. Król uradował się nagłym ozdrowieniem i rozkazał swoim służebnicom i rzezańcom, aby usługiwali jej we wszystkim, czego tylko zapragnie. Królewnę zaś wysłał od razu do łaźni, każąc służącym przygotować dla niej ozdoby i stroje. Królewicz podszedł do króla i z wyrazem wielkiego utrapienia zwrócił się do niego tymi słowy: poczekaj, proszę, drogi królu, i wysłuchaj tego, co mam ci do powiedzenia. Marit opuścił ciało niewiasty, może jednak powrócić. Musimy ocalić księżniczkę z jego zgubnej mocy. Zbierz swoje wojsko i udaj się na miejsce, gdzie ją znalazłeś. Umieść tam chyba nowego konia, a wtedy ostatecznie uwolnię ją od Marida, uwięże go i zabije, tak aby nigdy już do niej nie powrócił. Król rozkazał czym prędzej przygotować swoje wojsko, a kiedy znaleźli się na polanie, królewicz opowiedział mu o swoim planie. Zapalę kadzidło i wypowiem specjalne zaklęcie, którym schwytam dżina i sprawię, by nigdy już nie mógł zrobić krzywdy tej dziewczynie. Król rozkazał czym prędzej przygotować swoje wojsko, a kiedy znaleźli się na polanie, królewicz opowiedział mu o swoim planie. Zapalę kadzidło i wypowiem specjalne zaklęcie, którym schwytam dżina i sprawię, by nigdy nie mógł już zrobić krzywdy tej dziewczynie. Potem dosiądę chyba nowego konia i posadzę dziewczynę za sobą. Gdy to uczynię, poruszy się koń i zacznie iść, a gdy dojdzie do ciebie, wszystko będzie skończone. Tak też zrobił. Rozpalił kadzidło i wypowiedział zaklęcie w mowie, której nie znał król ani jego ludzie, a potem wsiadł z królewną na chyba nowego konia. Przekręcił śrubę, a koń zaczął unosić się coraz wyżej i wyżej, odprowadzany królewskim wzrokiem. W końcu zniknął za chmurami. Król czekał pół dnia, wyglądając ich powrotu, ale oni nie wrócili. Wreszcie zebrał swoje wojsko i powrócił do miasta. Wściekły był i ponury, rozumiejąc, że został oszukany przez królewicza. Wezyrowie pocieszali go jednak i mówili: nie martw się o królu czasu, gdyż młodzieniec ten był czarownikiem. Chwała niech będzie Allahowi, że ustrzegł cię przed jego czarami i przebiegłością. A tak długo do niego przemawiali, aż pocieszyli go. Takie były jego sprawy. A co do królewicza, to wrócił on do miasta i kazał przygotować wielką ucztę, która trwała przeszło miesiąc, podczas którego spełnił małżeństwo z królewną. Ojciec królewicza zniszczył chyba nowego konia, tak by nie można było więcej na nim latać. Królewicz sporządził list do ojca królewny, mówiąc o jej losie, o ślubie i o tym, że przybywają razem w największej pomyślności, a list wysłał przez posłańca wraz ze wspaniałymi darami i kosztownościami. List dotarł szczęśliwie do Sany w Jemenie, a król, uradowany wieścią o córce, wysłał list, w którym błogosławił ich małżeństwo, a razem z posłańcem wysłał mnóstwo kosztownych darów. I tak każdego roku wysyłali sobie listy i prezenty. I pędzili takie życie, aż zmarł ojciec królewicza i ów objął po nim panowanie. Był sprawiedliwy względem poddanych i postępował z nimi dobrotliwie. Rozmaite kraje podporządkowywały się jego władzy, a poddani okazywali mu posłuszeństwo. Tak oto żyli szczęśliwie, w dobrym zdrowiu, aż przyszła do nich ta, która każe umilknąć radości i rozdziela związki, burzy zamki, a buduje grobowce. A chwała niech będzie żywemu, który nie umiera, który w swym ręku dzierży władzę na tym i przyszłym świecie. Taka to była opowieść o chyba nowym koniu, pełna i kompletna. Wrócimy jeszcze do Księgi Tysiąca i Jednej Nocy, ale teraz wyruszmy gdzieś dalej, na tropikalne wyspy, do odległych krain zamieszkałych przez małpy. A było to tak. Opowiadał mi Muhammad ibn Babishat, że usłyszał od pewnego marynarza taką oto historię. W
310 roku Hidżry płynąłem do Kakuli. Dopłynęliśmy do jej wybrzeży i wynieśliśmy na ląd wszelkie towary, a statek wciągnęliśmy na brzeg w niewielkiej zatoce, która leżała 3 lub 4 farsachy od miasta. Żeby nie odpłynął, odgrodziliśmy go od wody tamą, wokół palami podparliśmy i przykryliśmy. Potem wszyscy marynarze zabrali swoje towary i do miasta się udali, a odległe było o 7 dni drogi. Mnie wyznaczono do pilnowania statku i zostawiono tyle żywności, żeby wystarczyło mi do ich powrotu. Ledwie kupcy poszli i zniknęli wśród drzew, a wokół statku zebrało się stado małp. Zaczęły biegać wokoło i wspinały się, próbując dostać się do mnie na pokład. Odganiałem je kamieniami, ale jednej dużej, dobrze zbudowanej małpie udało się wspiąć na statek. Próbowałem ją przepędzić, a ona uciekła, by po chwili wrócić na górę z drugiej strony. Właśnie coś jadłem, rzuciłem jej więc kawałek chleba, a ta zjadła i przy mnie z godzinę siedziała. Potem zeszła ze statku i zniknęła w lesie, a ja nie widziałem jej aż do wieczora. Wróciła w końcu, niosąc w pysku kiść 20 bananów. Jakiś okrzyk wydała, a potem weszła do mnie i położyła przede mną banany. Zjadłem je i małpa została już ze mną. Każdego dnia chodziła do lasu i przynosiła mi banany i inne owoce, co w owym lesie do sadu podobnym rosły. W nocy spała obok mnie na statku, a działo się tak przez wiele dni, a ja w końcu poczułem, że jej pożądam. Nie minęły 3 miesiące od chwili, kiedy sam na statku zostałem, gdy się okazało, że małpa jest brzemienna. Ojej, przepraszam was najmocniej, ale dziś już chyba nie zdążę. Nie martwcie się jednak, przyjdzie na to czas następnej nocy. Wtedy usłyszycie pełną opowieść o tym, co można dostać za garść cukierków. Ma'asselam. Tekst dzisiejszej historii przygotowany został na podstawie tłumaczenia Anny Kmietowicz. Tłumaczenie to znajduje się w polskim wydaniu Księgi Tysiąca i Jednej Nocy z 1973 roku pod redakcją Tadeusza Lewickiego. Na przestrzeni opowieści swobodnie cytuję fragmenty wspomnianego tłumaczenia.